Wojski, z tej strony Momo i witam was, uwaga, uwaga, w drugim sezonie Brzoskwinki. Tak, moi drodzy, dobrze słyszeliście, w drugim sezonie Brzoskwinki. Pewnie jesteście ciekawi, na czym to będzie polegać, także już wyjaśniam. Można powiedzieć, że ten odcinek nazwę taką Brzoskwinką Zero, coś w tym stylu, w której po prostu omówię, jak to będzie wszystko wyglądać. Chodzi o to, że sezon drugi Brzoskwinki będzie się pojawiać co miesiąc, 16 dnia, każdego miesiąca. Może teraz powiem o tym, co zostało ze wcześniejszych brzoskwinek, a co było dla mie takimi punktami, które jednak chciałam przenieść do tej brzoskwinki, więc na pewno będzie anime miesiąca, dlatego że po prostu, no jakby nie patrzeć, mi kanał jakby głównie składa się z kontentu odnośnie anime i właśnie chciałabym takie anime miesiąca w każdym miesiącu wam polecić. Dalej byłoby pytanko. Myślę, że fajnym pomysłem byłoby odpowiedzenie na jedno, dwa, max trzy pytania w odcinku, które są najczęściej zadawane pod moimi filmami. Jeżeli chcecie, to pod tym filmikiem też możecie zadawać pytania, które was, że tak powiem, gnębią czy coś takiego i chętnie na nie odpowiem w następnym odcinku. Dalej został jeszcze ulubieniec miesiąca. Postanowiłam dodać tutaj ulubieńca miesiąca, dlatego że ta pozycja ma naprawdę duży potencjał, mogę wam dużo rzeczy polecić właśnie i myślę, że po prostu jest takim fajnym urozmaiceniem. A teraz przejdźmy do nowości, które wymyśliłam do tej serii. Między innymi będzie to kanji miesiąca. Myślicie sobie, co to jest kanji miesiąca? Otóż, jak wiecie, w języku japońskim są trzy alfabety: kanji, hiragana i katakana. I kanji to są znaki, które oznaczają, że tak powiem, słowa. I myślałam o tym, żeby właśnie w danym miesiącu zrobić, że tak powiem, kanji miesiąca, czyli słowo na dany miesiąc po japońsku, taki znaczek. To taka ciekawostka i też myślę, że jeżeli ktoś się uczy japońskiego, tak jak ja, no to jest takim fajnym przypomnieniem. Dalej pomyślałam sobie, że będę dawać cytat z anime i myślę, że cytat z anime to jest naprawdę fajna rzecz. Czasami się też przydają, na przykład do jakichś opisów czy coś takiego, więc tutaj będziecie mieli jakby kopalnie cytatów z anime, które są przydatne i które stwierdzę, że warto użyć, takich użyję na odcinku i takie wam przekażę po prostu, tak. I ostatnią rzeczą, na którą wpadłam, myślę, że to jest dość ciekawy pomysł, jest coś takiego, że stworzę swój hashtag na TikToku. Jakkolwiek to śmieszne brzmi, dajcie mi wytłumaczyć. Okej, więc chodzi o to, że pod koniec każdej brzoskwinki będę wam dawała takie cosplayowe wyzwanko, że tak powiem, i po prostu cosplaye, które wykonacie i wstawicie na TikToka, możecie oznaczyć hashtagiem brzoskwinkowe wyzwanie Momo. I wtedy pod tym hashtagiem jakby będą filmiki, które będę wiedziała, że robicie, między innymi, żebym je zobaczyła. Wtedy takie cosplayowe jakby TikToki będą pokazywane na odcinku i też do niektórych TikToków na pewno nagram duety na swoim głównym profilu, także myślę, że profit dla was ogólnie i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z takiego oto punktu. I tak, to by był chyba koniec już, tak myślę. Więc widzimy się za miesiąc, moi drodzy. Moje brzoskwinkowe wyzwanko dla was to po prostu zrobić jakiś ciekawy cosplay i oznaczyć hashtagiem brzoskwinkowe wyzwanie Momo, żebym mogła sobie pooglądać wasze poczynania na TikToku. To wszystko, co chciałam powiedzieć w tej zerowej, jakby w tym zerowym odcinku brzoskwinki. Mam nadzieję, że taki projekt tego drugiego sezonu wam się spodoba. I co mogę powiedzieć, to by było już na tyle. Ja się z wami żegnam. Matane!